Panie trenerze, pierwszy mecz za nami, wygrany 2-1, był znowu horror, dziewczyny chyba uwielbiają tiebreaki. No, panie redaktorze, no, było widać rzeczywiście walkę, bo pierwszy set przegrany do 23, drugi wygrany do 24, tiebreak to już było widać dominację naszego zespołu. Aczkolwiek nie przeżywaliśmy jakiegoś większego horroru my na boisku i na ławce trenerskiej, ponieważ wiedzieliśmy, że dziewczyny są mimo wszystko przygotowane dobrze i one musi nastąpić ten taki moment w meczu, gdzie to wszystko odpali i pójdzie na naszą korzyść. Może tak w skrócie zacznijmy od początku, ten pierwszy set. Cały czas prowadzenie, gdzieś tam na poziomie 20 punktów tracimy prowadzenie w secie i przegrana. Jakby pan ocenił grę w tym pierwszym secie na razie? Tak, pierwszy set. Dominacja naszego zespołu, mimo wszystko 2-3 punkty przewagi, w jednym momencie 4. Niestety troszeczkę zaczęliśmy nonszalancko w ataku. To spowodowało, że zespół przeciwny podniósł się, wyprowadzał dobre kontry, traciliśmy przewagę i młodzieżowe, szkolne, nawet bym powiedział szkolne, z podstawówki błędy zadecydowały, że ten set niestety przegraliśmy do 23. Aczkolwiek psuliśmy też w pierwszym secie 6 zepsutych zagrywek, więc to też świadczyło o tym, że jednak ten pierwszy set nam nie leży. Pierwsze tutaj dopiero wyjście, rozgrzewka na w hali. Nie mieliśmy możliwości wczoraj po przyjeździe trenować. W związku z tym obeznanie się z halą, ten pierwszy set był takim naszym rozpoznawczym setem. Drugi set natomiast... Właśnie, drugi set, przepraszam, że przerwę. Drugi set praktycznie chyba było prowadzenie 7-0 już dla przeciwniczek, tak? I już powiem szczerze, myśleliśmy o najgorszym. Tak, na początku dziewczyny z Tychów troszeczkę nam odskoczyły zagrywką. Nie mieliśmy przyjęcia, aż wzięliśmy czas. Kilka jakichś słów do dziewczyn dotarło, zrealizowały to. Zaczęliśmy dochodzić. Mimo wszystko muszę powiedzieć, że to był nasz słabszy tiebreak. Najsłabszy drugi set, ponieważ mieliśmy 8 niewymuszonych błędów. I to spowodowało, że raczej te podejście do tego, że będziemy walczyć o tiebreak, no uciekało gdzieś to. Aczkolwiek pokazały dziewczyny, że doświadczenie, które już mają w swoich głowach i w swoich rękach i nogach, spowodowało, że odpaliły i poszło do przodu. No i doszliśmy właśnie do tiebreaka. W tym tiebreaku już było widać tą przewagę. I chciałbym też zadać pytanie, czy drużyna z tych zaskoczyła was czymś? Bo na boisku wydawało się, że to nie jest drużyna jakichś wielkich zawodniczek, które na co dzień pokonują Energetyka Poznań, bo w końcu z Energetykiem wygrały, tak? To tak, panie redaktorze, no siatkówka młodzieżowa jest nieprzewidywalna i tak naprawdę ja jeszcze studzę dalej emocje, bo co się wydarzy, to jeszcze nie wiemy. Na razie jeden mecz o wszystkim nie mówi wygrany, aczkolwiek na pewno w głowach dziewczyn da to podbudowę, da to motywację do kolejnego meczu, a już o 15:30. Dlatego tutaj wszystko jest jeszcze możliwe. Czekamy na kolejne zwycięstwo. Czekamy, spróbujemy. Mieliśmy zespół tych rozpisany. Miałem informacje od kolegów trenerów z Polski, jakie mają mocne strony, jakie mają mocne strony w zespole. Głównymi dziewczynami, które tam ciągną grę, są środkowe, mierzące powyżej 1,80 m. I założenie taktyczne, które dałem dziewczynom, moim środkowym, zrealizowały. I przez to dobra nasza zagrywka, ja wiedziałem, mieliśmy ciężki okres przygotowawczy do tego turnieju. Dziewczyny odczuwały jakiś tam dyskomfort delikatny, ale wiedziałem, że dzisiaj nastąpi ten moment, że one dzisiaj pokażą siebie takie, jakie w finale wojewódzkim, jakie w Lubsku. I ja spokojnie do tego wszystkiego podchodziłem. I tak też tłumaczyłem dziewczynom.